Wszechmocny nasz Ojcze i Boże, niewidzialny, a tak bliski. Dziękujemy, że jesteś z nami. Dziękujemy, że dzisiaj możemy być świadkami tak wielkiego wydarzenia. Nowonarodzenia z wody i z ducha kolejnych osób, które uciekają z niewoli grzechu do prawdziwej wolności dzieci Twoich. Niech Twoje błogosławieństwo stanie się udziałem każdego z nas w szczególny sposób. Duchu Święty, niechaj życie Piotra, Milenki, Grzegorza będzie zwycięskim życiem w mocy Twojej, a świadectwo ich zanurzenia niech będzie świadectwem dla całego wszechświata, że pragną całkowicie poddać się woli Twojej. W imieniu Pana Jezusa o to prosimy. Amen. Bądź wola Twoja, o Panie mój, skruszy, przekształtuj obraz mnie swój. Tyś jest gancarzem, ja gliną Twą. Chętnie się poddam, byś rządził mną. Bądź wola Twoja, o Panie mój, zabierz me troski, rany me zguj. Słabym lecz Ty masz dla mnie sił dość. Dotknij mnie, ulecz, w sercu mym gość. Bądź wola Twoja, o Panie mój, wodą żywota serce me pój. Niech mnie napełni Duch Święty Twój, by życia Twego tryb ze mnie zdrój. Moi drodzy, tylko dwa fragmenty z Pisma Świętego chcę przywołać, aby odświeżyć w naszej pamięci, również w waszej pamięci, że to, co dzisiaj przeżyjemy, to nie jest ludzki wymysł. To nie jest coś, co ludzie wprowadzili. Chcemy, moi drodzy, otworzyć Ewangelię Jana i tam czytamy krótkie sprawozdanie, że pewnego dnia nad brzegiem Jordanu pojawił się człowiek o imieniu Jan i rozpoczął praktykę
nową w istocie rzeczy, która jedynie w pewnym symbolu została zawarta w starożytności w różnego rodzaju rytualnych obmywaniach. Jan pojawił się jako prorok, wzywając ludzi do upamiętania i do tego, aby na wyraz swojego upamiętania zostali zanurzeni w wodzie. I przychodziły do Jana tłumy, jak czytamy w sprawozdaniu, ludzi, którzy chcieli zostać zanurzonymi. Ale któregoś dnia wśród tych ludzi pojawił się człowiek, na którego zwrócił uwagę Jan. Wskazał ręką i powiedział dziwne słowa. Pierwszy rozdział Ewangelii Jana, wersety od 29. Nazajutrz ujrzał Jan Jezusa idącego do niego i rzekł: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem: za mną idzie mąż, który był przede mną, bo pierwej był niż ja i ja go nie znałem, lecz dlatego przyszedłem chrzcząc wodą, aby był objawiony Izraelowi. Jan świadczył też, mówiąc: widziałem ducha zstępującego z nieba, jakby gołębicę, i spoczął na nim, i ja go nie znałem. Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie: ujrzysz tego, na którego duch wstępuje i na nim spocznie, ten chrzci Duchem Świętym. A ja widziałem to i złożyłem świadectwo, że ten jest Synem Bożym. I ujrzawszy Jezusa podchodzącego, rzekł: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Czytamy w dalszym sprawozdaniu, że był pewien spór, za duże słowo, że w pewnym momencie Jan wzbraniał się, aby ochrzcić Pana Jezusa, mówiąc: to ja powinienem przez ciebie być ochrzczony. Pan Jezus mówił: zaniechaj, musi wypełnić się Pismo. Dał nam przykład. My wiemy, że Pan Jezus nie potrzebował chrztu zanurzającego jak każdy z nas, jak każdy człowiek, ale uczynił to dla naszego przykładu. Uczynił to, aby powiedzieć swoim naśladowcom, swoim uczniom: naśladujcie mnie. I aby ci, którzy przyjmują Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela, aby mogli za Jego przykładem również ten symbol, ten akt przeżyć. A przeżycie tego aktu daje poczucie nowonarodzenia. Chrzest, moi drodzy, zanurzający, to jest coś więcej niżeli tylko zanurzenie się w wodę. Zanurzamy się w wodę wiele razy, gdy kąpiemy się, ale chrzest jest symbolem, i to symbolem wyrażającym trzy najważniejsze wydarzenia z życia człowieka. Jest on tak głębokim przeżyciem duchowym, że aż trzy przeżycia są wykorzystane jako ilustracja dla tego, czym jest chrzest. Jakie to trzy najważniejsze wydarzenia z życia człowieka? No, pierwszym najważniejszym wydarzeniem w życiu każdego z nas to był dzień naszych narodzin. Kiedy pojawiliśmy się na świecie, gdybyśmy się nie urodzili, nie byłoby nas. I to jest oczywista rzecz. A więc narodziny to jest pojawienie się. Dlatego też Pan Jezus powiedział do Nikodema, że ty się musisz na nowo narodzić. To jest jak gdyby początek nowego życia. To jest pojawienie się nowej świadomości w sercu człowieka, który fizycznie de facto żył wcześniej. To pierwsze wielkie wydarzenia z życia człowieka, które ilustruje, czym jest chrzest. Nowonarodzenie, początek istnienia. Drugie najważniejsze wydarzenie w życiu człowieka, które jest również ilustracją chrztu, to
wydarzenie, które wielu z nas ma już za sobą, niektórzy jeszcze przed sobą, to są zaślubiny. To jest małżeństwo, to jest wejście w związek, w szczególny związek z Bogiem. Dlatego małżeństwo jest również symbolem tegoż wielkiego wydarzenia. I trzecie wielkie wydarzenie, moi drodzy, to jest pogrzeb. Pogrzeb dla każdego z nas kojarzy się jako smutne przeżycie, bo takim jest. Ale, moi drodzy, pogrzeb nie jest końcem życia. Dlatego apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian fragment: czy nie wiecie, że my, którzy zostaliśmy ochrzczeni, zanurzeni w Chrystusa, w śmierć Jego zostaliśmy zanurzeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Kochani moi, Milenko, Grzegorz, Piotr, chrzest, przeżycie chrztu, ja często mówię, to tak jak przeżycie własnego pogrzebu. W tej wodzie pogrzebane zostanie wiele złych rzeczy z waszej przeszłości. Pismo Święte mówi, że chrzest jest kąpielą oczyszczającą, ale nie ciało, kąpielą oczyszczającą sumienie. I dlatego chcę zapewnić i prosić Boga, aby waszym udziałem, waszym przeżyciem było doświadczenie świadomości, że wasza przeszłość, wasza zła przeszłość zostanie pogrzebana, zostanie utopiona w tejże wodzie. Dlatego, moi drodzy, w księdze Malachiasza prorok wypowiedział pewne słowa znamienne i chcę je przywołać dzisiaj również w tym miejscu. Księga Michała, rozdział 7, gdzie człowiek mówi tak: lecz ja będę wypatrywał Pana, będę wyczekiwał Boga mojego zbawienia. Mój Bóg mnie wysłucha. Znowuż zmiłuje się nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy. Przepiękna obietnica i ona staje się waszym udziałem dzisiaj. Moi drodzy, oczyszczenie od złego sumienia, oczyszczenie od grzechu, to jest symbol śmierci dla starego życia i symbol zmartwychwstania, powstania, aby nowe życie prowadzić. To nie znaczy, że w tym nowym życiu już będziecie wolni od pokus, że w tym nowym życiu nie zdarzą się potknięcia i upadki. Jan, apostoł miłości, ten właśnie Jan, który zanurzał Chrystusa, w swoim liście później zachęca wszystkich uczniów i mówi: dziateczki, nie grzeszcie, ale jeśli by się zdarzyło, że ktoś by zgrzeszył, mamy orędownika, mamy Zbawiciela, On jest ubłaganiem za grzechy nasze, nie tylko za nasze, ale za grzechy całego świata. I dlatego dzisiaj to przeżycie staje się waszym udziałem. Udziałem za przykładem, moi drodzy, pewnego zdarzenia, o którym świadczy Łukasz w Dziejach Apostolskich w 8 rozdziale. Opisał pewną scenę, dobrze nam znaną, często przywoływaną, kiedy Duch Święty powiedział do misjonarza Filipa i skierował go na pustynną drogę prowadzącą z Jerozolimy na południe do Afryki. I tą pustynną drogą jechał orszak pewnego dworzanina królowej Etiopii. Wracał on z Jerozolimy i jechał z powrotem do Etiopii. Duch Święty powiedział do Filipa, aby przyłączył się do tego wozu, który jechał tą pustynną drogą. I czytamy następujący fragment.
powstawszy poszedł, a oto Etiopczyk, dostojnik królowej etiopskiej Kandaki, który zarządzał jej wszystkimi skarbami, a przyszedł do Jerozolimy, aby się modlić, powracał, siedząc na swoim wozie, czytał proroka Izajasza. I rzekł duch Filipowi, podejdź i przyłącz się do tego wozu. A gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czytał proroka Izajasza i rzekł, czy rozumiesz, co czytasz? Ten zaś odpowiedział, jakże bym mógł rozumieć, jeśli mi nikt nie pouczył. I poprosił Filipa, aby wsiadł i zająć przy nim miejsce. A ustęp pisma, który czytał, był ten, jak owca na rzeź był prowadzony, jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże. Tak nie otwierał ust swoich, w poniżeniu jego wyjęty został spod prawa. O jego rodzie któż opowie? Bo życie jego z ziemi zgładzone zostało. Wtedy ów dostojnik odezwał się do Filipa i rzekł, proszę cię, o kim to prorok mówi? O sobie samym, czy też o kimś innym? A Filip, otworzywszy usta swoje, zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego fragmentu pisma. A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę. A dostojnik rzekł, oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip zaś powiedział mu, jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając rzekł, wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody, ochrzcił go. Gdy zaś wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa, a ów dostojnik jechał dalej, radując się, jechał drogą swoją. Moi drodzy, niewiele tam było osób, ale to było wielkie wydarzenie. Dzisiaj wy również złożycie to wyznanie wiary. Dzisiaj wy również wejdziecie do wody, aby zostać zanurzonymi i aby doświadczyć tej zmiany, tej nowej świadomości, świadomości wolności, świadomości przebaczenia, świadomości nowego życia, świadomości dziecka Bożego. To Duch Święty chce wam również tego udzielić, tej świadomości. To On nie tylko pragnie, żebyście byli zanurzeni w wodzie, ale On pragnie ochrzcić was, zanurzyć w Chrystusie, w Jego miłości, w Jego działaniu. Zanurzyć, tak jak zanurzeni w wodzie, całkowicie ogarnięci z wszystkich stron, gdzie nic nie wystaje ponad wodę. Tak jak woda otacza nas zanurzonych, tak Duch Święty pragnie zanurzyć was w miłości Bożej, w Chrystusie, w Jego mocy, aby wasze życie było zwycięskie. I wy jechaliście swoją drogą życia i któregoś dnia zaczęliście czytać, i zaczęliście pytać, i niech Bóg błogosławi tą chwilę, kiedy za chwilę wejdziecie do wody, a zanim wejdziecie, abyście również złożyli to dobre wyznanie wobec wielu świadków. Niech Bóg wam błogosławi. Amen. Amen. Wyjątkowy to dzień. Wszyscy czekamy na dopełnienie tego dnia, tej chwili. Patrząc na was, okazujemy również wdzięczność Bogu, ale pozwólcie, że przeczytam Słowo Boże, a później nastąpi tak zwane wyznanie czy ślubowanie, które będziecie mogli też głośno przed Bogiem wypowiedzieć. Ale przeczytam teksty, które nawiązują do ślubowania, do wyznania dzisiaj waszego, ale przypominającego również nam nasze życie i nasz początek chodzenia z Jezusem. Pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza, 6 rozdział od 11 wiersza. Ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego zła, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Staczaj dobry bój wiary. Uchwyć się żywota wiecznego,
do którego też zostałeś powołany, zostałaś powołana i złożyłaś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Dobre wyznanie wobec wielu świadków. Jest tutaj wielu świadków. Ale wierzę, że są świadkami również niewidzialni świadkowie, Boży aniołowie, jak też i sam nasz Stwórca, któremu chcemy służyć. Posłuchajcie tych słów, które będę chciał odczytać, a wy odpowiedzcie na to pytanie. Czy przyjmujesz Jezusa Chrystusa za swego osobistego Zbawiciela i Pana? Czy pragniesz prowadzić życie w zbawczej łączności z Nim? Tak, pragnę. Czy przyjmujesz nauki Pisma Świętego, jakie wyrażone są w podstawowych zasadach wiary Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego? I czy ślubujesz za łaską Bożą prowadzić swe życie zgodne z tymi zasadami? Tak. Czy pragniesz przyjąć chrzest będący zewnętrznym wyrazem Twojej wiary w Jezusa Chrystusa i zostać przyjęty do wspólnoty Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, a także wspierać Kościół i jego misję jako wierny szafarz swoim osobistym oddziaływaniem. Oddziaływaniem, oddawaniem dziesięcin, darami i życiem służby? Tak. Wszyscy słyszeliście to ślubowanie, to wyznanie wiary. Jesteśmy Bogu bardzo wdzięczni za was, za ciebie Milenko, za ciebie Grzegorzu, za ciebie Piotrze. Jesteśmy wdzięczni, gdyż mimo tej pogody będziemy też świadkami waszego zanurzenia. Tutaj, w tym czasie. Myślę, że to jest dobra pogoda, mimo tego deszczu. A więc nie pocimy się, lepiej widzimy i myślę, że lepiej rozumiemy, bo i też temperatura nam pomaga w tym wszystkim. I deszcz błogosławieństw. Tak, oczywiście i w tych błogosławieństwach. Także chwalimy Boga za to wszystko i prosimy o ostateczne już dopełnienie Bożej woli w zanurzeniu jako trzech symbolach. Był czytany list do Rzymian. Jakie to są symbole? Śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie Chrystusa. Utożsamiamy się z Jezusem. Żadne inne życie nie jest w stanie dać nam siłę, moc do wytrwania i do służby, jak tylko utożsamianie się z Jezusem Chrystusem. A więc ten akt, w którym wy uczestniczycie, to jest właśnie to, co stało się w życiu Jezusa. To jest śmierć, to jest pogrzeb, to jest zmartwychwstanie do nowego życia. I tego życzymy wam, abyście mogli doświadczyć. Amen. 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 Zanim wejdziemy do wody, usłyszymy jeszcze pieśń. Nie omijajmy o złocu, serca proszę cię, Panie łaski życia dawcu, nie omijaj mnie. Zbawcu, zbawcu, serca proszę cię, wielość łaską już obdarzył, nie omijaj mnie. Ty krynicą mej pociechy,
kochana Milenko, jest to wielkim moim przywilejem, iż na zlecenie Pana Jezusa i na wyznanie Twojej wiary chrzczę Cię w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Przyszedł na ziemię, przyszedł jako dziecię. Grzegorz, to jest wielkim przywilejem i Bogu oddaję chwałę, że mogę służyć tym obrządkiem, aby na zlecenie Pana Jezusa i na wyznanie Twojej wiary ochrzcić Cię w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego. Spotkasz Go nad brzegiem. Amen. Amen. Poznasz to, to przyszłość z Nim. Piotrze, również wyrażam Bogu wdzięczność za ten przywilej, że mogę służyć w Jego imieniu, aby na wyznanie Twojej wiary i na zlecenie Pana Jezusa ochrzcić Cię w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech Bóg obficie błogosławi, obdarza pokojem i zwycięstwem. A gdy powróci, a powróci naprawdę, abyśmy mogli znaleźć się razem z Nim na nowej ziemi, gdzie, tak jak słyszeliśmy wcześniej, wielu rzeczy, z wszystkich rzeczy złych, które na tej ziemi nas dotykają, już nie będzie. Życzę tego pokoju każdemu z Was. Amen. Amen.